Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Cześć wam wszystkim, w końcu możemy się poznać, bo widzieliście mnie wiele razy na timelapsie, ale nigdy się nie przedstawiłem. Jestem Bartek i tutaj razem z Andrzejem działamy. Tak, Bartek jest po prostu bardzo skromny. On po prostu działa, a nie gada, tak jak ja. Dokładnie. Tak, no to co, opowiadamy o niewiadówce. Możemy pokazać w końcu efekt finalny, co? Jak to wyszło w pełnym świetle, no powiedzmy w pełnym świetle. Kołpaczki też robią robotę, nie? Nowe oponki, nowy zaczep. W sumie większość rzeczy tu jest nowych poza bocznymi oknami, tak naprawdę. Co z zewnątrz? Oczywiście budę pomalowaliśmy. Pomalowaliśmy listwy zgodnie z życzeniem klienta. To też warto podkreślić, bo są czasem komentarze, że a czemu to jest zrobione tak, a czemu nie tak. My po prostu robiliśmy to pod klienta, nie pod siebie. Tak jak klient chciał, tak jest zrobione, prawda? Więc to też myślę, że warto podkreślić. No co, ramę odnowiłeś. W zasadzie pospawałeś, bo widzieliście zresztą sami, jak ona wyglądała. Mamy nowy zaczep oczywiście. Nigdy nie zakładam starego zaczepu, bo no jest to ryzyko, co nie? Przy takim remoncie to te nawet nie stówkę nie warto oszczędzać, myślę. No co, wchodzimy do środka, bo chyba tam jest taki największy... Obejdź jeszcze z drugiej strony, pokaż wow. Dookoła i... Dobra. Bakista. Nowe okno z przodu, nowe okno z tyłu. Podłączenie do prądu, tu mamy podłączenie do wody. Obrysówki. Tak prezentuje się z tyłu. No i przód. Tak, oświetlenie zewnętrzne, LED-owe, fajnie wygląda. Partnerem kanału Motoświat jest marka paletakurierem.pl, platforma za pośrednictwem której nadasz swoje paczki najtaniej, najszybciej, również te niestandardowe oraz te na paletach. Link w opisie filmu. Pokaż może Andrzej ten panel sterowania, że tutaj mamy wszystkie włączniki w jednym miejscu. Tak, i mamy jeszcze dodatkowo kontrolkę, którą założyłeś do pompy. Wtedy wiemy, że pompa jest załączona. Tak. To jest też spoko, no bo na przykład na noc możemy to sobie wyłączyć, żeby nam się nie włączyło, albo po prostu jak ona długo stoi, żeby też się nie załączyła niepotrzebnie. Doszły teraz materace w końcu i zasłonki i teraz w końcu to ładnie wygląda, już tak w pełnej okazałości. Możemy się pochwalić tutaj takim haftem małym z naszymi logo, twoim i moim. Gniazdka, no i co, sam aneks kuchenny w sumie widzieliście, ale zaczniemy od początku. Mamy tutaj zlew z kranem, to mamy całą instalację, tu jest zbiornik na szarą wodę, tutaj dalej idziemy, tam są przewody i jest zbiornik ten ciśnieniowy, czy jakoś tak to się nazywa, pompka oczywiście na 230, bo tutaj mamy instalację tylko 230, tak jak chciał klient, nie mamy tutaj 12. Tu jest sam zbiornik na tą wodę, tutaj dodatkową półkę wygospodarowaliśmy, żeby też tą przestrzeń wykorzystać. Zasłonki oczywiście, tutaj jest też fajny patent, bo mamy schowaną kuchenkę, oczywiście na kartusze. Nie potrzebujemy, chowamy i mamy w pełni blat tutaj użytkowy. Górne półki zrobione, oświetlenie, które możemy regulować. Zobaczcie, jakie ono jest mocne, więc myślę, że wystarczające w zupełności. Idąc dalej, no co, mamy tutaj półki, które idą wzdłuż przyczepki. Zrobione na wzór oryginału robiliśmy. I teraz tak, względem oryginału, tak, to łóżko się rozkłada, a ta część się nie rozkłada, no bo tak sobie zażyczył klient. To jest tylko do siedzenia. To też jest spoko opcja, no bo jak na przykład tam mamy rozłożone łóżko, to tutaj dalej możemy sobie usiąść spokojnie, nie? No i mały przerywnik od głównego materiału, bo nie nagraliśmy tego w głównym materiale, a warto też podkreślić, że tą przyczepkę, którą teraz oglądacie, jak i większe przyczepki, które też mamy w ofercie, możecie wynająć sobie, żeby sprawdzić, czy właśnie karawanik jest dla was. Jest taka możliwość, żebyście sobie wynajęli właśnie tą niewiadóweczkę, czy troszkę większą przyczepkę. Kilka tych przyczepek w ofercie mamy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłamy was do linku w opisie pod filmem. No, a teraz wracamy do głównego nagrania. Szafa. Tak się prezentuje. Oczywiście tutaj z boku też na szafie mamy gniazdka dodatkowe. To, co chciał klient. I jeszcze dodatkowe gniazdka tam, pod łóżkiem. Stolik, które się oczywiście opuszcza tutaj, ma też zabezpieczenia i możemy go na czas podróży sobie zabezpieczyć, żeby nam się nie wysunął podczas jazdy, to co u mnie miało miejsce.
Dodatkowo, tak, tutaj mamy oświetlenie też, takie samo jak z przodu nad aneksem kuchennym. Dokładnie, Bartek teraz je wyłączył. A dodatkowo niezależnie możemy sobie jeszcze włączyć tutaj takie oświetlenie już słabsze na noc, na przykład właśnie taka lampka nocna, też bardzo spoko opcja. No i oczywiście ta przestrzeń pod łóżkiem też jest wykorzystana zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Mamy szybki dostęp dzięki temu, że tutaj mamy gumki i otwór, ale oczywiście możemy też ściągnąć materace i tutaj również mamy dostęp do tych miejsc. Czy coś jeszcze, Bartek? Powiedz. Myślę, że nie. No, pokazałeś wszystko, co jest zrobione. Tak. No wyszło to ładnie. No. Myślę, że ten pomysł z tym gumolonem tutaj na tyle też był trafiony. Tak, to był w sumie twój pomysł. No, klient się zdecydował. Fajnie wygląda. No coś innego, nie? Takie przedłużenie podłogi. No i co, wygodnie jest tu w miarę? Dosyć twarde. No, ale to może nawet wygodnie się na takich będzie spało, nie? Oczywiście te grubości materacy możemy sobie zmieniać, twardość, bo tam są te różne oznaczenia, te coś tam 45, 35 i tak dalej. To już w zależności jak sobie klient zażyczy, bo są różne. Mi osobiście ta moskitera tak średnio się podoba, ja bym to może zrobił inaczej, no ale tak, taka jest w oryginale. No najgorzej to wygląda w momencie, jak dach jest zamknięty, jak jest no, otwarty, to się wtedy to fajnie naciąga. I naciąga i to lepiej, no dokładnie, to fakt. Co, i chyba tyle. No i co, w tym miejscu możemy oczywiście zaprosić Was do kontaktu z nami. Jeżeli chcecie, żebyśmy wyremontowali Wam Waszą przyczepkę, niewiadówkę czy też inną, może zbudowali campervana, bo też Ty, ja może nie mam doświadczenia, ale Ty masz trochę większe doświadczenie z takimi rzeczami, no to też oczywiście zapraszamy do kontaktu. Oczywiście nie musimy robić pełnego remontu, jeżeli chcecie, nie wiem, dołożyć sam panel albo samą tapicerkę przykleić, pomalować tylko przyczepę albo ją uzbroić, też taka opcja jest. Jesteśmy elastyczni, że tak powiem. Dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się spodobała, jak Wam się podoba nasza przyczepka, nasza przyczepka, którą zrobiliśmy. No i tak jak widzicie, przyczepka już została skończona. Idziemy zapytać moich dziewczyn o opinię, czy im się podoba. Cześć dziewczyny! Cześć dziewczyny! Cześć! No powiedzcie, jak Wam się podoba ta przyczepka, czy wszystko wyszło fajnie? Tak! Powiedzcie teraz, czy są wygodne materace? Tak! Wygodnie się siedzi? Tak! No to dobra, to pa! Pa. No i od razu zapraszamy, bo już zaczynamy remont kolejnej. To ta dzisiaj wyjeżdża, a dzisiaj wjeżdża już następna i też to zrobimy w formie jednego filmiku. Tak, jednego, bo tam nie będzie aż takiego dużego tak. zakresu prac. No ale oczywiście tak jak nawet ty tego nie wiesz, ale w sumie w komentarzach i nawet na Instagramie prywatnie ludzie mi pytali, czy Andrzej będą następne odcinki. Oczywiście będą, nie? A może docelowo założymy swój kanał, zobaczymy jak to wyjdzie. I będziemy wtedy już tylko na tamtym kanale stricte tak. takie rzeczy wrzucać, żeby nie mieszać tego z tym moim, powiedzmy, takim prywatnym bardziej kanałem. No to ciao. No to ciao, to tyle. A no, oczywiście. Subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę. No i a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego. Cześć!